Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie, skończywszy wieczerze, wziął kielich, mówiąc: kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! Szczęść Boże, dzień dobry, witam Ciebie. Pan jest wśród nas. Witam wszystkich, którzy są naznaczeni Duchem Świętym, wszystkich ochrzczonych i bierzmowanych, ale witam też tych, którzy bierzmowania jeszcze nie przyjęli, ale też pozdrawiam tych, którzy nie są ochrzczeni. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy żyją Bogiem i tych, którzy może przez przypadek słuchają tych słów. Witam tych, którzy są pewni swojej wiary i tych, którzy zadają fundamentalne pytania. Każdemu z was chcę powiedzieć, że Bóg bardzo was kocha, że Jezus jest naprawdę przyjacielem. Chcę każdemu z was powiedzieć, że Jezus tak umiłował każdego z nas, że oddał życie za nas i zmartwychwstał i żyje. I kiedy powierzamy swoje życie Panu, i kiedy nie próbujemy szarpać się ze sobą, tylko wołamy: Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, zaczyna się zmieniać nasze życie. Co uczynił dla nas Jezus? To zobaczmy. Jezus wziął na siebie nasze grzechy. W tej scenie zobaczyliśmy,
w jaki sposób Bóg zbawia człowieka. Syn stał się człowiekiem, zbliżył się do nas ludzi, przyjął naszą naturę. Choć grzechu nie popełnił, przyjął konsekwencje grzechu. I z Jego śmiercią na krzyżu został przybity nasz grzech. Na krzyżu została przybita moja niewierność, moja przynależność do zła, do diabła. Ale historia przecież trwa. Jezus zmartwychwstał i żyje. Jezus już nie cierpi. Jezus jest chwalebnym Synem Bożym, pełnym mocy, wywyższonym. I trwa to niezmiennie. Jezus zmartwychwstał. I dlatego Jezus mógł powiedzieć: ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I mógł Jezus powiedzieć: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, czyńcie to na moją pamiątkę. Powiedział: nie tylko wspominajcie, no tak historycznie, weźcie sobie obrazki, pooglądajcie, jak to było przed laty. Nie. Kiedy sprawujemy Eucharystię, kiedy przyjmujemy Słowo Pana i to Słowo rozświetla nam znak sakramentalny później konsekracji chleba i wina, kiedy wypowiadamy te słowa właśnie: to jest ciało moje, to jest kielich krwi mojej, to czyńcie na moją pamiątkę. Wtedy Pan staje prawdziwie ze swoim ludem. Jezus zmartwychwstały jest z nami. Wypełnia obietnicę. On pełen mocy przychodzi do swoich przyjaciół. Jest tak bardzo obecny. Jezus zmartwychwstały zawsze jest z nami. Ilekroć Go wołamy, On już nie jest ograniczony przestrzenią, czasem, tak okiem kamery, tak? Jezus zmartwychwstał i żyje. Ale w sposób szczególny, niepowtarzalny, jakże żywy, obecny jest w Najświętszym Sakramencie. W Eucharystii, w całym tym wydarzeniu, które dla nas jest fundamentalne, bez którego trudno żyć. W Kościele starożytnym właśnie ta tajemnica przeoblekania się też w Chrystusa przez ciało i krew Pana spożywaną w czasie celebracji boskiej liturgii, Eucharystii, było niedostępne dla tych, którzy nie byli ochrzczeni. Jak opowiadałem już w poprzednich odcinkach, także był chrzest w baptysterium i potem po wyjściu z sadzawki chrzcielnej było bierzmowanie, naznaczenie Duchem Świętym, to w tych pięknych albach podążała procesja do ołtarza. I nagle ci nowo ochrzczeni widzieli po raz pierwszy ciało i krew Pańską. Wcześniej mogli być tylko do pewnego momentu w liturgii. I diakon mówił: katechumeni niech wyjdą, pokutnicy niech wyjdą, niech nie będzie nikogo z katechumenów. I zostawali wierni, którzy przyjmują ciało i krew Pańską. I oto Wigilię Paschalną, a potem w kolejne dni, w których uczestniczyli nowo ochrzczeni we mszy świętej, przed ich oczami wznoszony był chleb, który stał się ciałem Chrystusa, i kielich z winem, które stało się krwią Chrystusa. Niesamowite. Niesamowite, jak ci ludzie pragnęli Eucharystii. Niesamowite jest, jak oni się przygotowywali do Eucharystii. Święty Cyryl Jerozolimski w swoich katechezach mistagogicznych dla nowo ochrzczonych, czyli pogłębiających to doświadczenie, opisuje też Eucharystię. Zwrócę uwagę tylko na kilka takich punktów, które sobie wypisałem. A więc pierwsze, że procesja do ołtarza jest, no to właśnie to, co przed chwilą. Dalej, że przekazywany jest pocałunek pokoju, by była jedność. Jedność z tymi, którzy za chwilę będą przyjmować ciało i krew Pańską. W obecnej liturgii łacińskiej, rzymskiej, znak pokoju mamy tuż przed Komunią Świętą. W starożytnym Kościele był na styku liturgii Słowa i liturgii Eucharystycznej. Później biskup czy prezbiter woła w górę serca. To też mamy dzisiaj w liturgii. Cyryl tak to opisuje.
Wzywa nas tu biskup do usunięcia wszelkich trosk o życie i rzeczy powszednie i do wznoszenia serca ku miłosierdziu Boga. A co następuje potem? Dziękczynienie i uwielbienie. To jest właśnie to, kiedy wołamy w liturgii: święty, święty, święty. Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Czy nie jest to fascynujące? Jak my często jesteśmy przyzwyczajeni do tego, tak? Święty, 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 Pan Bóg zastępów. Święty, 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 Pan Bóg zastępów. Niesamowite. Potem modlitwa o Ducha Świętego, ofiara i wstawiennictwo, Ojcze nasz i takie wezwanie, które w liturgii łacińskiej nie występuje, ale w kościele wschodnim, na przykład grecko-katolickim czy prawosławnym, występuje: święte świętym. Do dzisiaj właśnie w liturgii Jana Chryzostoma jest taki moment, gdzie celebrant śpiewa Światoje Światym, czyli święte świętym. To, co święte na ołtarzu, Pan nasz Jezus Chrystus jest dla tych świętych, czyli tych, którzy są ochrzczeni, którzy pragną Jezusa. A potem moment Komunii Świętej. No i Cyryl Jerozolimski daje piękną instrukcję, jak przyjmować Komunię Świętą. Posłuchajcie. Nie wyciągaj przy tym płasko dłoni i nie rozłączaj palców. Podstaw lewą dłoń pod prawą, niby tron, gdyż masz przyjąć Króla. Do wklęsłej ręki przyjmuj ciało i powiedz Amen. Przyjmij Króla. Wtedy przyjmowano powszechnie Komunię Świętą na rękę. Eucharystia. Uwielbiam głosić o Eucharystii. O żywym Panu. Bo Jezus przychodzi w Eucharystii właśnie na wiele sposobów. Nie możemy powiedzieć tylko Komunia Święta, ale ten sam Jezus gromadzi nas na świętej wieczerzy. Tenże Jezus gromadzi nas jak pasterz. Ten Jezus, ten sam głosi słowo, które nas zbawia, pociąga, przemienia. To jest Jego słowo. Tenże Jezus ofiaruje siebie w Eucharystii, tak. Cały czas jest uobecnienie jedynej, niepowtarzalnej ofiary Jezusa Chrystusa złożonej na krzyżu. Ta ofiara cały czas trwa. Dlatego msza święta jest ofiarą. I Jezus, jako ten, który ofiaruje siebie, jednocześnie mówi Ojcu o nas. Kapłan się wstawia za swoim ludem. To jest niesamowite. Gdzie widzimy w Eucharystii Jezusa, który jest prorokiem, kapłanem i pasterzem. Patrząc więc na to, na Jezusa, który tak nam się daje w Eucharystii, rozpoznajemy też, kim my jesteśmy jako Kościół, że mamy być prorokami, kapłanami i pasterzami. Mam głosić słowo, słowo nadziei. I mam uczestniczyć w tej ofierze Jezusa Chrystusa, bo jestem jedno z Nim przez dar Komunii Świętej. I mam być pasterzem. Wszyscy mamy być pasterzami, to znaczy czynić miłość. Taki jest Kościół. To jest Twoje i moje zadanie. To jest niesamowite, właśnie kiedy też wchodzimy do Kościoła i widzimy już nawet w architekturze, przynajmniej tak powinno być, właśnie to, co się dokonuje w Eucharystii. Że widzimy ołtarz, który jest miejscem centralnym. Ołtarz, na którym składa się ofiarę i do którego podążamy, by uczestniczyć w uczcie paschalnej, w uczcie eucharystycznej. Ołtarz jest znakiem Jezusa Chrystusa, dlatego kapłan całuje ołtarz na rozpoczęcie i na koniec celebracji. Ołtarz jest miejscem szczególnym, dlatego tam nie powinny być jakieś zbędne rzeczy położone. To nie jest tam jakaś podstawka, tak? To jest święte miejsce. Jezusa kapłana. Ale ten Jezus przecież do nas mówi. I dlatego mamy ambonę. Ambonę, która jest miejscem proklamacji słowa. To jest istotna część wyposażenia Kościoła. Liturgia słowa jest istotną częścią Eucharystii, nieodłączną.
nie jest tak, że liturgia słowa to początek jakiś tam, a potem jest to, co najważniejsze. Nie. Jezus mówi. A potem ten Jezus, który mówił, daje siebie w sakramencie. Dlatego też taka piękna powinna być ambona, nie miejscem jakichś innych wypowiedzi poza głoszeniem słowa. I wreszcie w Kościele powinno być szczególne miejsce, jakoś wyodrębnione, jak tylko się da to w apsydzie, miejsce dla celebransa, dla głównego przewodniczącego liturgii, który jest znakiem Jezusa pasterza. To widzicie, że stamtąd ksiądz zaczyna mszę świętą i kończy mszę świętą, tak? Gromadzi ludzi i rozsyła ludzi. To jest tajemnica Eucharystii. Kiedy mówimy więc o Eucharystii, o celebracji mszy świętej, nie możemy myśleć tylko o komunii świętej samej, ale trzeba zobaczyć to w całości. Wtedy wychodzi piękno celebracji eucharystycznej. Jakie więc są owoce tego naszego patrzenia, tak? Tego naszego uczestniczenia? Pierwsze to jest jedność z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Drugie to jest nasze uświęcenie. Przez dar komunii świętej i uczestnictwa czynnego w Eucharystii staje się człowiekiem coraz bardziej Jezusowym. Mam siłę do walki ze swoim grzechem. Wypełniam też nakaz Jezusa. To, co usłyszeliśmy dziś na początku. Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a potem wziął kielich. To czyńcie na pamiątkę moją. Drodzy moi, odkryć tajemnicę Eucharystii to tak naprawdę odkryć tajemnicę naszej tożsamości. Nie ma nas bez Eucharystii. Oczywiście, w zewnętrznej formie Eucharystia będzie się zmieniała jako celebracja, tak? A więc mamy co jakiś czas reformę liturgiczną i dobrze, że ona następuje, dlatego żeby liturgia coraz bardziej była czytelna, zrozumiała i żeby wszyscy prawdziwie stawali się uczestnikami liturgii. Jeśli chcesz, by Eucharystia przemieniała twoje życie, by rzeczywiście, tak jak na obrazie Jezusa Miłosiernego, ten promień czerwony, czyli krew Jezusa, dotykała twojego życia, przemieniała twoje życie, to chciej uczestniczyć w Eucharystii. Nie tylko być, ale jak mówi Sobór Watykański II, aktywnie uczestniczyć. To Kościół sprawuje Eucharystię. To nie tylko ksiądz, ale zgromadzenie. Oczywiście kapłan jest potrzebny, niezbędny. Ale to ty jesteś tym, który tworzy Eucharystię. Tak, tworzysz tą część, która przynależy dla ciebie. Przez twoje serce oddane Bogu. Przez to, że modlisz się prawdziwie, że jesteś w jedności z innymi co do słów, gestów, postaw liturgicznych na przykład, a nie tylko, że ja się muszę pomodlić, bo to jest poza liturgią. W liturgii stajemy jako Kościół. W Eucharystii stajemy jedno, by przyjąć w Słowie i w znakach sakramentalnych naszego Pana i by być jedno z Ojcem. Przyjmuj więc Eucharystię przez aktywne uczestnictwo, a może zaangażowanie? A może pójdziesz do swojego proboszcza i powiesz, proszę księdza, chciałabym bardziej zaangażować się w liturgię, w jakąś posługę czytania, śpiewania, może zbierania darów, tak, kolekty, składki, może jakieś inne posługi. Chciejmy aktywnie uczestniczyć we mszy świętej, bo wtedy odkrywamy jeszcze bardziej to, kim jesteśmy. Kiedy będziemy świadomie przeżywać dar świętej liturgii, to będziemy coraz bardziej szczęśliwi, że będąc jedno z Ojcem przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego prawdziwie celebrujemy Królestwo Boże. Co jest pragnieniem Boga? Aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Co jest moim pragnieniem? By ci wszyscy zbawieni prawdziwie ukochali Eucharystię. Marzę o Kościele,
który pięknie celebruje Eucharystię. I tu nie chodzi tylko o zewnętrzne piękno, albo o jakieś takie prawnicze podejście. Chodzi o to, żeby ludzie byli zafascynowani Jezusem, żeby nasze liturgie były żywe, żeby śpiew był żywy. Marzę o Kościele, w którym po prostu tętni życie, że nawet niewierzący, poszukujący, jak słyszeliby z oddali, że jest msza święta, to musieliby się zatrzymać, bo czuliby, że tam jest życie. Szukaj Jezusa, odkrywaj Jezusa, żyj z Jezusem, a zobaczysz piękno Twojego życia. Jak to działa? To za chwilę usłyszymy w świadectwie. A ja Wam życzę, powiedz: Jezu, bądź moim Panem. Pozwól, żeby Jezus zmieniał Twoje życie i pięknie uczestnicz w Eucharystii. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jesteśmy we wspólnocie 7 lat, jesteśmy małżeństwem. Co nam ta wspólnota daje? Dla nas wspólnota to jest taki pociąg, do którego wsiadamy i do którego wszyscy jedziemy w jednym kierunku, a tym kierunkiem jest Jezus. Jezus żywy, prawdziwy, ten, który daje nam się każdego dnia w Eucharystii przede wszystkim. Wspólnota to jest miejsce naszej modlitwy, naszego wspólnego uwielbienia, radosnego uwielbienia. To jest miejsce, gdzie dzielimy się Ewangelią, gdzie słuchamy tej Ewangelii, gdzie wspieramy się nawzajem, modlimy się za siebie nawzajem. Jeżeli mamy jakieś trudności, to się właśnie wspieramy wtedy modlitwą, dobrym słowem. To jest dla nas taka trochę druga rodzina. Taka rodzina na dobre i na złe. To jest miejsce naszego wzrostu duchowego. No i to jest miejsce, w którym jesteśmy w Kościele. Kiedyś papież Franciszek bardzo piękne słowa napisał na Twitterze. Kościół rodzi się z najwyższego aktu miłości, z krzyża, z otwartego boku Jezusa. Jest rodziną, w której się kocha i jest się kochanym. I właśnie my chcemy być w takim Kościele. Jesteśmy w takim Kościele, który kocha. Jesteśmy w takim Kościele, który podąża w jedną stronę i tak jak żona wspomniała, we wspólnocie też jest to nasze miejsce naszego wzrostu duchowego, gdzie przychodzimy razem na Eucharystię i od czasu, kiedy jesteśmy we wspólnocie, nasze postrzeganie i przeżywanie Eucharystii całkowicie się zmieniło. Jest ta żywa relacja z Jezusem, jest może takie głębsze przeżywanie i uwielbianie Jezusa. I to jest właśnie to, czego szukaliśmy. To jest właśnie to, w czym chcemy być, czyli w Kościele, żyjąc sakramentami, razem z naszą całą rodziną. Też we wspólnocie mamy możliwość posługiwania służby drugiemu człowiekowi, służby też słowem, dobrą nowiną, mówieniem o Jezusie drugiej osobie. To jest też miejsce, gdzie dojrzeliśmy, jak bardzo Pan Bóg na co dzień nam błogosławi i też jak to błogosławieństwo przyjmujemy. No, mamy piątkę dzieci, spodziewamy się szóstego i też ten Boży plan przyjmujemy. Nauczyliśmy się też przyjmować ten Boży plan na każdy dzień i żyć tym dniem. No, ale tego nas generalnie nauczyło właśnie życie we wspólnocie, że ofiarujemy całe swoje życie i wszystko to, co się w nim dzieje, właśnie Jezusowi, bo to dzięki Niemu to wszystko otrzymujemy. I to jest właśnie to. To jest właśnie to. To jest wspólnota. Alleluja. Przeczytaj tekst. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, wersety 23 do 26. Podziękuj za dar Eucharystii. Poproś Jezusa o umiłowanie celebracji liturgii i głębokie przeżywanie Eucharystii.